Zegarki kwarcowe na naszym portalu pojawiają się stosunkowo rzadko. Ale jeśli już prezentujemy czasomierz tego typu, to staramy się, aby była to kwarcowa pierwsza liga. I niewątpliwie dokładnie tak właśnie jest w przypadku dzisiejszego bohatera. A jest nim Seiko Marine Master z limitowanej serii 1500 sztuk, wyposażony w niezliczoną ilość funkcji. Tak naprawdę wszystko to, co w tej chwili Seiko jest nam w stanie zaoferować w tego typu czasomierzach, mamy dostępne właśnie w tym zegarku. Ale warto zacząć od tego, jak on wygląda, jak został wykonany. A wygląda naprawdę bardzo dobrze, a wykonanie jest na najwyższym możliwym poziomie. No nie ukrywam, że właśnie takim, do jakiego przyzwyczaiło nas Seiko w swoich zegarkach, szczególnie tych droższych. Koperta wykonana jest z tytanu. Mamy powierzchnie polerowane, bardzo wysokiej jakości. Powierzchnie, które są wprost genialnie szczotkowane. To nawet teraz doskonale widać. Świetne przejścia, bardzo ostre linie pomiędzy różnymi rodzajami wykończenia. Wkręcany dekiel, bransoleta z pełnych ogniw. Z bardzo fajnym, łatwym rozszerzaniem, na przykład na piankę nurkową. I dodatkowo elementy, które są wykonane z ceramiki. Jest to głównie, jak widać, luneta, która ma ceramikę w dwóch kolorach. Część boczna jest w kolorze niebieskim i ma wygrawerowane skróty najważniejszych miast w poszczególnych strefach czasowych. Natomiast wkładka, którą widzimy od góry, z białej ceramiki, ma wygrawerowane oznaczenia, które oznaczają odchylenia od czasu UTC. Dodatkowo ceramikę zastosowano jeszcze w centrum dowodzenia zegarkiem. Jest to taki element, który został przykręcony do koperty i chroni on koronkę oraz przyciski funkcyjne zegarka. No i właśnie, funkcje. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj do wyboru naprawdę chyba wszystko, co Seiko na tą chwilę oferuje, jeżeli chodzi o zegarki kwarcowe. Po pierwsze zasilanie poprzez światło. Promienie słoneczne, światło sztuczne nawet. Oczywiście w przypadku promieni słonecznych jest to najbardziej efektywne działanie i najszybsze ładowanie akumulatora. Dodatkowo zegarek oferuje nam także czas, który jest regulowany na podstawie sygnału globalnego systemu pozycjonowania, czyli GPS. Tak naprawdę w każdym miejscu, w którym jesteśmy, jeżeli tylko mamy możliwość odbioru sygnału z satelity, zegarek automatycznie rozpoznaje strefę czasową i wyświetla nam właściwy czas. Możemy także ręcznie wybrać, którą ze stref czasowych, w której chcemy sprawdzić czas lub w której jesteśmy, jeżeli ten sygnał na tą chwilę nie może być odbierany. Poza tym zegarek oferuje nam także funkcję dual time. Ta tarcza nad godziną 6 to właśnie wskazanie zupełnie odrębnego drugiego czasu. Na przykład możemy tutaj sobie ustawić czas w miejscu, z którego wyruszyliśmy w podróż, szczególnie morską, w końcu to jest Marine Master. Na godzinie 4 mamy datownik, a nad datownikiem zmieszczono jeszcze malutką tarczę, na której mamy wskazanie dzień, noc, czy też wskazanie 24-godzinne. W okolicach godziny 2.30 mamy taką jakby półtarczę, na której możemy odczytać wskazanie dni tygodnia, datownika. A po drugiej stronie symetrycznie mamy wskaźnik, który pokazuje nam tak. Po pierwsze poziom naładowania akumulatora. Po drugie możemy odczytać, czy jesteśmy w danym momencie z ustawionym czasem letnim czy zimowym. Wskazanie trybu offline, czy też trybu samolotowego. Zegarek odbiera fale radiowe, w związku z czym będąc na pokładzie samolotu należy ustawić go właśnie w takiej opcji. I możemy także odczytać aktualną opcję synchronizacji, czyli sprawdzamy to, czy w danym momencie mamy połączenie z satelitą. Jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu, w związku z czym sekundnik pokazuje nam no, brak połączenia. Poza tym wszystkim zegarek naprawdę świetnie wygląda.
mimo swoich 48 mm średnicy, ma naprawdę bardzo fajnie wyprofilowaną kopertę. I jest szansa, że będzie się układał nawet na wąskich nadgarstkach zupełnie przyzwoicie. Uszy są bardzo mocno skierowane ku dołowi. Mój nadgarstek o średnicy około 19 cm z tym zegarkiem moim zdaniem wygląda zupełnie dobrze. Nawet 16 mm wysokości nie przeszkadza. Tarcza jest piękna. Ma naniesiony szlif słoneczny, dzięki czemu bardzo pięknie widać na niej grę światła. Oprócz tego są naniesione linie, które symbolizują równoleżniki i południki, czyli tak naprawdę jakby siatkę kuli ziemskiej pokazuje nam. Do kompletu 200 metrów wodoodporności, jak przystało na zegarek, który jest przeznaczony głównie dla żeglarzy. No i świetny odczyt czasu podstawowego. Bardzo łatwy, mimo bardzo dużej ilości wskazań. Wskazówki minutowa i godzinowa są na tyle wyraźne, że czas odczytujemy bardzo łatwo. Szczególnie godzinowa ma krawędzie we fluorescencyjno-pomarańczowym kolorze. Odczyt jest naprawdę doskonały. Nawet w ciemności i indeksy godzinowe, które tutaj widzimy w postaci takich jakby lejących się w dół trójkątów oraz ta masa, która jest zastosowana na wskazówkach, są w tak dużej ilości, są tak obficie wypełnione, że zegarek świeci niemal jak latarnia i odczyt czasu jest możliwy naprawdę przez wiele godzin w zupełnej ciemności. Ciekawostką i tym, co jakby uspokaja mnie w przypadku zegarka kwarcowego, jest sekundnik, który jak widać niemal idealnie trafia w każdy indeks. Zawsze w zegarkach kwarcowych jako wadę wskazuję to, że sekundnik tak pracuje troszeczkę chaotycznie. W wypadku tego zegarka to jest trafianie w zasadzie w każdy indeks. Odchyłki są tak niewielkie, że nie jesteśmy w stanie ich stwierdzić gołym okiem. Zegarek na najwyższym technologicznym poziomie. Tak jeżeli chodzi o mechanizm, o funkcję, jak i o kopertę. Jak wspomniałem, tytan. Pokryty jest on powłoką, która minimalizuje ryzyko zarysowań. Do tego elementy ceramiczne, szafirowe szkło z powłoką Super Clear, która jak widać sprawuje się doskonale. Nawet na filmie czasami efekt braku szkła jest bardzo wyraźnie widoczny. Za to wszystko musimy zapłacić około 15 tysięcy złotych. To kwota nie mała, ale biorąc pod uwagę jakość wykonania, materiały, funkcje, przestaje to być już wynik w jakiś sposób szokujący. To po prostu bardzo dobry, profesjonalny zegarek, który ma odpowiednią cenę do swojej wartości i do tego, co oferuje. Pozdrawiam i dziękuję.